MSF 007 Gundam Mark III. Jest to model z linii Reborn 100, jak sama nazwa wskazuje, jest to skala 1-100, wydany w roku 2015 jako drugi model z kolei. Tak prezentuje się na okładce instrukcji, tak prezentuje się wykonany, spanelowany i zdekalowany przez profesjonalistę, a tak wygląda zdekalowany, spanelowany, no i rzecz jasna zbudowany przeze mnie. Jest to model, jak sama nazwa wskazuje, 1-100 i jest naprawdę duży. Nawet jak na klasę 1-100 wyróżnia się wzrostem. Na pewno jest wyższy od pierwszego Gundama i od w zasadzie większości mesów jak Zaku i tak dalej. Jest więc masywny. A że jako, że mamy tutaj do czynienia ze skalą 1-100, ale nie Master Grade. Zazwyczaj, dopóki właśnie nie kupiłem tego pierwszego Reborna, to sądziłem, że ta nowa skala to będzie po prostu powiększony High Grade i nic więcej. Konstrukcyjnie można na siłę powiedzieć, że tak w rzeczywistości jest, ale pod względem detali to mamy tu naprawdę sporo. Jeśli chodzi o Gundama Mark III, no to tych detali tutaj jest naprawdę dużo. Dodatkowo jeżeli zastosujemy markera, jeżeli dodamy jeszcze te dekale, to naprawdę pod tym względem tutaj uczucie Master Grade'a jest bardzo, bardzo wyraźne. A dodatkowo, jako że jego komplikacja nie jest zbyt duża, tych części naprawdę wewnątrz nie ma aż tak dużo jak w wypadku Master Grade, bardzo fajnie jest właśnie zrobiona instrukcja, przez to, że na przykład, o, jak tu budujemy korpus, to tu mamy podzielone na te większe części, jak to tak naprawdę wygląda. Zatem, no, nie ma tu tych elementów tak dużo jak w Master Grade, jest ich nieco więcej niż w wypadku High Grade. Można powiedzieć, że to jest odwrotność skali Real Grade, ale łączy ze sobą wszystkie pozytywne rzeczy High Grade'a, czyli jego stabilność, łatwość budowy i tak dalej, ale przy tym zachowuje jednocześnie zalety Master Grade'a, czyli jest po prostu większy, posiada lepsze detale, ale jest pozbawiony największej wady modeli Master Grade, czyli ta kruchość cała. Zatem naprawdę sporo możemy z Gundamem Mark III zrobić i mamy pewność, że przede wszystkim nic od niego po prostu nie odpadnie przy pozowaniu. Dekale, które są załączone w pudełku, te, które tutaj widzicie, które zostały nałożone, nie są to dekale takie, jak zazwyczaj są w Master Grade'ach czy w innych modelach tych wyższych klas, czyli wszelkiego draje, czy po prostu taka tradycyjna wodna kalkomania. To są po prostu naklejki. Ale te naklejki naprawdę są bardzo dobrej jakości. Po ich naklejeniu nie widać, że to są po prostu naklejki, więc pod tym względem model naprawdę, jak na niego spojrzymy, musimy się przypatrzeć, żeby zobaczyć, że o, rzeczywiście to jest naklejka, a nawet jak tutaj się przypatruję, to bym powiedział wręcz, że to jest po prostu dry. Zatem pod tym względem Bandai cały czas idzie do przodu. Jedyna rzecz, która tak naprawdę mi się w tym modelu nie podoba, to częściowo jego pozowalność. Pozowalność, jeśli chodzi o górę robota i o nogi, jest bardzo dobra. Jest taka sama jak w wypadku High Grade'ów czy Master Grade'ów, czyli w pełne ruchy. Tutaj możemy również ruszać ręką 360 stopni, nie ma z tym żadnego problemu, ale problem pojawia się w wypadku stopy. Nie wiem, czy to jest po prostu rozwiązanie takie, żeby Gundamowi zapewnić większą stabilność, czy z tego powodu, że po prostu projekt tego wymagał. Możemy ruszać stopami jedynie w dwóch kierunkach osi, czyli w tym wypadku możemy ruszać w ten sposób chyba będzie poziomo i pionowo i na boki. I niestety nie możemy nią tutaj tak swobodnie obracać, jak na przykład w modelach High Grade. Moim zdaniem prawdopodobnie jest to wymuszone poprzez tego, żeby model po prostu był stabilniejszy. O! Tutaj jak widać plecak, jego backpack jest na takich dwóch bolcach, które doskonale to przytrzymują. No, dopiero musiałem tu naprawdę tutaj specjalnie lub po prostu tutaj użyć lekkiej siły, żeby po prostu wyciągnąć go, więc trzyma się on naprawdę dobrze. Model z tyłu również posiada sporo detali, nie ma z tym, że z każdej strony po prostu Mark III prezentuje się świetnie. Szczerze powiedziawszy,
Na początku, jak go zbudowałem, to tak mi się specjalnie on nie podobał, tak go na niego spojrzałem, jeszcze zobaczyłem te stopy, nie ma tu nic takiego rewelacyjnego, ale za każdym naprawdę spojrzeniem Mark III podoba mi się coraz bardziej. Rzecz jasna, ta przednia sukienka nie potrzebowała przecięcia. Dostaliśmy dwa osobne elementy, tak jak powinno być nawet w modelach klasy High Grade, bo nie widzę przeciwko temu żadnych przeciwwskazań tak naprawdę. Jeśli chodzi o dodatkowe wyposażenie, no to Gundam Mark III, jako że jest to Mark III, nie żaden specjalny Gundam, który istnieje chyba tylko i wyłącznie na papierze, bo szukałem jakichś jego o nim informacji takich dodatkowych, gdzie się pojawił, to jedyne o czym, co znalazłem, to to MSV, czyli Mobile Suit Variations, i to jest chyba tylko i wyłącznie jako grafika z dopisaną historią, z którą możecie się zapoznać w raporcie z budowy. Ale wracając do wyposażenia. Jako w dodatkowe wyposażenie otrzymujemy 4 manipulatory, a raczej można powiedzieć 6 manipulatorów, plus te, które tutaj ma te rozwarte dłonie. Poza tym otrzymujemy taki lekko otwarty manipulator, w którym możemy włożyć broń. I co mi się podoba, co, jak mówię, często nie jest szczególnie w Master Grade'ach nie jest popularne. Gundam jest oburęczny, zatem karabin możemy włożyć mu w jedną i drugą łapę. Dodatkowo otrzymujemy takie zaciśnięte manipulatory. No i broń. Broń to jest tego typu Beam Rife, który bardzo przypomina ten, który używał Zeta Gundam, a wręcz muszę powiedzieć, że jest on identyczny. Potem tutaj postawię też Gundama, też postawię Zetę, to będzie to dużo lepiej widoczne. Tu już go tutaj jest przygotowany, żeby go uzbroić. No i rzecz jasna, bardzo fajna tarcza. Naprawdę to jest chyba jedna z najlepszych tarcz do Gundama, jaką widziałem. Dodatkowo i tutaj mamy umieszczone 2 Beam Sabery. No już spotkałem się z paroma uwagami, że te Beam Sabery w tym miejscu no specjalnie nie pasują. No i rozumiem dlaczego, bo zazwyczaj gdy Gundam zasłania się, bardzo Gundam jak traci swoje tarcze, zazwyczaj są odcinane mniej więcej w tym miejscu i wtedy Gundam może stracić po prostu swoje Beam Sabery. Zatem uzbrójmy go, bo nie ma z tym żadnego problemu. Beam Rife'a ustawiłem tutaj, ale zanim przejdę do Beam Rife'a, to uzbroję go w tarczę. No niestety trochę się źle przygotowałem mimo wszystko, ponieważ nie przygotowałem się tak specjalnie źle. Pamiętajmy, Gundam jest oburęczny w pełni, czyli wystarczy, że obrócę to gniazdo na tarczę po prostu odwrotnie i spokojnie mogę umieścić ją w tej ręce, bo gniazdo tutaj również zostało zastosowane. Zobaczmy, jak mi się to uda, a może zrobię małą przerwę, żeby tą tarczę po prostu tutaj bez problemu włożyć. Zatem za chwilę wracam. No i mamy Mark III w pełni uzbrojonego w swojego Beam Sabera. Jak widać, został on zdjęty z tarczy, pozostawiając tutaj no niestety mało ładny widok pustego miejsca na tą gniazd z takim dosyć gołym gniazdem na Beam Sabera. Szkoda, że tutaj nie dodano paru takich dodatkowych detali. Może rzeczywiście Mark III na konceptach z tą tarczą bez Beam Sabera tak wyglądał. No ale ja uważam, że jakby tutaj nawet dodać jakieś 2-3 naklejki, które kazaliby tutaj nakleić, typu Caution i tak dalej, to wyglądałoby to lepiej. No ale nie można narzekać. Pamiętajmy, zazwyczaj jak gdy stawiamy modele na półce, raczej nie używamy do tego Beam Sabera, raczej używamy do tego Beam Rife'a, więc pod tym względem no nie jest to, szczerze powiedziawszy, taka moja czepliwa uwaga, o której równie dobrze można spokojnie zapomnieć, bo model naprawdę prezentuje się świetnie, jakkolwiek postawimy go na półce. Wróćmy teraz już do bardziej tradycyjnego uzbrojenia, czyli przywróćmy zdejmiemy mu tutaj manipulator, zdejmiemy miecz. Co ciekawe, jeśli chodzi o ramkę miecza, to jest chyba, jeżeli dobrze kojarzę, SB6, czyli to, co zazwyczaj jest wykorzystywane
w Master Grade'ach, na przykład Zeta miał właśnie ramkę z SB6, jeśli chodzi o ostrze miecza świetlnego. Zdemontujmy tarczę z ręki. O! Mimo, że ciężko mi było włożyć, to o, tutaj może być problem z tym, że gdy rękę za bardzo przesuwamy w tą stronę, no to lubi wypaść z gniazda. Ale jak mówię, to są rzeczy no, klasyczne dla modeli. Zawsze coś będzie gdzieś tam luźne, ale wolę, żeby było luźne niż jakieś bardzo, niż siedzące twardo, gdzie przy jakimś tam ruchu po prostu figurkę model połamie. Wolę po prostu umieszczać 10 razy rękę przy pozowaniu z powrotem w miejsce, niż po prostu coś połamać. No wiadomo, wtedy po prostu tracimy figurkę, a nie którą musimy potem naprawiać, używać różnego kleju i tak dalej. Może uda mi się umieścić? Udało mi się umieścić tarczę. I znowu będę pewnie się trzepał, żeby ją zdemontować. Wsadźmy mu jakąś pięść w tym miejscu. Okej. Naprawdę ciężko mi tutaj, bo muszę go daleko postawić, a jednocześnie tutaj go cały czas coś tutaj przy nim grzebie, więc naprawdę muszę się tutaj napracować. O, oj, coś odpadło. Tak jest, musiałem biznąć w koronę. Okej. Włóżmy ją zatem na miejsce. No jak mówię, tutaj mało wygodne. To jest okej. Siedzi? Siedzi. Mam nadzieję, że już nie będzie mi robił takich dziwnych manewrów. O, i tak wygląda ze swoim bardzo fajnym, bardzo smukłym Beam Rifle'em. Właśnie to mi się najbardziej podoba we wszystkich modelach związanych z średnim UC, jak ja to nazywam, czyli czasy ZZ, te bardzo fajne, smukłe Beam Rifle'y, które później już niestety zniknęły. Fajne są Beam Rifle'y z późnego UC, które są takie właśnie biało-czarne, które bardzo, mają bardzo fajną kolorystykę, ale im również brakuje tej bardzo fajnej smukłości, którą mamy właśnie w tych modelach. Mi się trochę ciemno zrobiło, mam nadzieję, że nie będę mieć tutaj żadnych kłopotów. O, uwaga, gdy będę wrzucał ten materiał na YouTube, będzie cokolwiek widać. Zatem porównajmy go do czegoś. Rzecz jasna do na początku do marek Hasbro, czyli Voyager Prime, Voyager, przepraszam, Ultra Magnus z serii Classics, Deluxe RC, a i Cobra Commander, więc naprawdę teraz dopiero widać, jak duży jest Mark III w porównaniu do innych figurek. Przejdźmy teraz do modeli. Na początek klasycznie Gundam, przepraszam, Zaku 2 F2. Naprawdę liliputek przy nim. Przejdźmy dalej. Teraz będzie Master Grade RX-78-2, czyli pierwszy Gundam, jaki powstał, który jest, można powiedzieć, praojcem Gundama Mark III. Gundam Mark III według fabuły to był po prostu ulepszony Mark II we wszystkich aspektach. Po prostu jak gdy Ełk ukradła Mark II z rąk Tytanów i dwa egzemplarze rzuciła właśnie do Aheim Electronics, to jednym właśnie z efektów ich pracy był Gundam Mark III, który też również brał udział w wojnie o Gryps. Tak prezentuje się w porównaniu do swojego starszego brata, czyli Gundam Mark II. No jak widać, niewiele tak naprawdę mają ze sobą wspólnego. Tych elementów wspólnych jest tutaj dużo mniej niż w wypadku jego młodszego brata. Chyba można powiedzieć, że Zeta jest od Gundam Mark III młodsza. Coś jakoś chyba krzywo tutaj ta kamera ustawiona jest. Okej, teraz jest lepiej. Zatem tak wygląda w porównaniu do Mark III. No i na końcu oczywiście nie może, jeżeli mówimy o Gundamie Zety, mówimy o skali 1-100, no to nie może zabraknąć Zety. Mimo, że w recenzji Nemo Zety nie było. Chyba wtedy jak Nemo to jeszcze leciał do mnie Zeta Gundam z tego powodu, że mój pierwszy Zeta
niestety się raz połamał, musiałem sobie kupić drugi egzemplarz. O, a tak przedstawia się ze swoim młodszym bratem, czyli Zeta Gundam. No i jak tu chciałem wam pokazać, o, tak prezentuje się Beamrive Zety. No, trochę się różni od tego, jakim dysponuje Gundam Mark III, no ale jest to mniej więcej ten sam design, zatem jak mówię, to mi się właśnie w tym modelu najbardziej podoba, te jego smukłość, to nawiązanie do Zety, czyli taki inny faceplate, nie jest to taki standardowy Gundamowy faceplate, to jest taki standardowy Zetowy faceplate. Mam nadzieję, że tutaj złapałem ostrość. Tutaj też znalazło się parę dekali. No i tutaj akurat jednak mam tą kartkę z dekalami, które prezentują się w taki sposób. Kończąc już i podsumowując Gundam Mark III, no to co ja mogę o nim powiedzieć? Jestem nim wręcz zachwycony. Z każdą chwilą jak na niego patrzę, się napawam wręcz jego widokiem. Z każdą chwilą jak o nim mówię, on mi się coraz bardziej podoba. Zatem naprawdę go polecam, tym bardziej, że z tego co widać Reborn 100 będzie taką serią, która nam będzie pokazywać takie rzadsze, mniej spotykane mesy. No pierwszym modelem z tej serii to był ten następca Sinanju, nie Sinanju, przepraszam, tylko Zasabiego z powieściowego kontrataku Shara, który nie znalazł się w filmie. Dodatkowo w trzeci to będzie Gundam Project 4, czyli ten nawiązujący trochę do Stardusta. No, ja nie jestem fanem Stardusta, ale też model prezentuje się całkiem fajnie. Dodatkowo kolejny już zapowiedziany to jest mes Zety Amuro w skali 1-100, na którym też zaczynam się już powoli zastanawiać, czy przypadkiem sobie też o niego kolekcję nie uzupełnię. Na początku nie byłem fanem tej linii, jak o niej usłyszałem. Sądziłem, że to jest po prostu cofnięcie się w przeszłość, jeśli chodzi o skalę 1-100 i nie będzie prezentował nic ciekawego. Na szczęście całkowicie się mylę, ponieważ raz, że seria nam będzie pokazywać naprawdę bardzo interesujące, a przy tym rzadko spotykane mesy, a do tego dostaniemy je w bardzo dobrej formie, ze świetnymi detalami. No i cóż, no, jeżeli ktoś chce zacząć bawić się w Gundama, a nie interesują go historie, czy to musi pochodzić z jakiejś kreskówki, to jest to idealny wybór, bo raz, jest duży, dwa, ma dużo dekali, a trzy, nie jest jakiś ciężki w składaniu. Zatem sam czysty miód, jest to na pewno najlepszy gunpla, jaki składałem w tym roku. No, nie było ich może aż tak dużo jeszcze w tym roku, ale naprawdę deklasuje wszystkie high grade'y, jakie do tej pory na pewno składałem pod względem tych ilości dekali i tak dalej. Deklasuje wszystkie masse grade'y, bo nie jest przede wszystkim irytujący w tym, wiecie, że tutaj ruszę ręką, no to mi tam gdzieś jakiś element pancerza wtedy odpadnie. Tutaj ruszę głową, to tam mi stopa odpadnie. Nie, tutaj wszystko się trzyma w jak najlepszym porządku. No, jak mówię, czasami coś odleci, to jest model, ma prawo, ale na pewno odleci w sposób taki, że bardzo szybko, bardzo łatwo, bez żadnego problemu umieszczamy to w odpowiednim gnieździe. No i najważniejsze, model jest oburęczny, co niezwykle mi się podoba. No i w zasadzie tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Była mała przerwa od Gireko, ale już za tydzień wracamy do modeli z linii towarzyszącej temu anime. No.